Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Być może jest to ostatni odcinek tej serii. Być może zaciekawił was tytuł tego odcinka. Mam dla was informację. Jadę Drift Masters. Chciałbym tylko powiedzieć, że jest to dla mnie mega duże wyróżnienie. Ta robota, którą wykonałem i też dzięki wam mogłem ją wykonywać, została doceniona przez włodarzy Drift Masters. Trzeba było przejść bardzo długą drogę do tego, żeby znaleźć się w tym miejscu. Promowanie driftingu, to jak Mazdą MX-5 jeździłem, to jak u Polodego się uczyłem jeździć, jak pokazywałem wam to wszystko, te podstawy. Przeszedłem całą tą drogę i możemy teraz uczestniczyć w zawodach, co też trzeba było zbudować team. Trzeba było zebrać środki, ludzi i tą całą wiedzę, żeby móc jeździć w zawodach i rywalizować. To uważam, że to jest właśnie ta droga, którą trzeba było przejść. I pomogło mi bardzo wiele osób, bardzo wiele firm, za co serdecznie dziękuję, żeby być tu, gdzie jestem. Chcę wam teraz pokazać po pierwsze moje E46, które już przejechało parę zawodów. I przede wszystkim jest to ostatni odcinek, taki podsumowujący być może nie ostatni, ale podsumowujący cały proces budowy tego samochodu. W tym odcinku zobaczycie ją, jak ona jeździ w zawodach, jak sobie radzi. Zwieńczmy to wszystko pięknym występem. Jesteśmy po przejazdach, po pierwszych przejazdach na oponie 245. Trzeba przełamać kolejne bariery w psychice. Nad tym teraz pracujemy, później będziemy pracować nad dalszą częścią trasy. Także lecimy. To znowu ja. Widzieliście treningi? To teraz zobaczcie, jak wyglądały zawody w Kietrzu. Gdzie być może nie poszło mi najlepiej, ale zobaczcie, jak to wyglądało z naszej perspektywy, z czego wynikały pewne błędy. A gdybyście chcieli więcej się dowiedzieć o tym występie, to wbijajcie na kanał do Tasiema. Tasiem nagrywa Okiem Spotera, gdzie on tak naprawdę nagrywa to, co ja bym pewnie nagrywał do siebie na prywatny kanał, ale lepiej jemu to wychodzi, on się jednak lepiej zna i bardziej to backstage'u pokazuje też właśnie jako spotter. Wbijajcie do Tasiema, zostawcie mu tam suba, łapkę i Okiem Spotera polecam, tam więcej o tym.
teraz zobaczymy, jaka jaka przekładka w wykonaniu Kickstera, ależ teraz atakuje grona, ale niestety, co tam się dzieje w tym E46? Jesteśmy po zawodach w Kietrzu, teraz jedziemy na inną ligę. Jest to DMP, Driftingowe Mistrzostwa Polski. Pierwsza i druga runda już się odbyły. My niestety nie zdążyliśmy z budową samochodu na ten czas. Był taki krótki moment, gdzie ona była biała i na drugi dzień mieliśmy jechać. Tam była taka rozterka, teraz to widzicie. No ale finalnie zdecydowałem, że wolę jeszcze jeden trening sobie pojeździć. Dlatego na spokojnie pojechałem do Katowic. Nowy tor, nikt na nim nie jeździł. Więc zobaczcie sobie, jak to wyglądały treningi i kwalifikacje. Już mogę zdradzić, że w kwalifikacjach, zresztą pewnie część z was już wiedziała, zająłem bardzo wysokie drugie miejsce. W zawodach, no cóż, nie będę być może spoilerował, zobaczcie sobie, jak to wyglądało. Poziom był bardzo wysoki, a udało się na tym bardzo wysokim poziomie o coś tam powalczyć. Być może nie wywalczyć, ale walka była naprawdę sroga i jestem mega zadowolony z tego doświadczenia, które zdobyłem na tej rundzie. Także zobaczcie sami, a potem jedziemy na kolejną rundę Drift Open. Za 30 minut kwalifikacje. Chłopaki już robią auto. Ja już jestem prawie ubrany. Także za chwilę zobaczycie moje przejazdy punktowane i zobaczycie, jak mi poszło. Trzymajcie kciuki. Lecimy rozjebać. Tak wyglądały kwalifikacje, moi drodzy. Pierwszy przejazd bardzo zachowawczy, po to, żeby wejść po prostu do zawodu, bo jest 16 zawodników, więc żeby nie wyzerować, bo jak masz dwa przejazdy zerowe, to po prostu nie jesteś w zawodach. Więc pierwszy był taki mega zachowawczy, żeby po prostu dostać jakiekolwiek punkty. Mogłoby być nawet 30, było tam 50 chyba 4, 50 parę. I drugi przejazd już wtedy luz na bani, w drugim przejeździe pełen ogień. No i weszła mi ta przekładka tam na patelnię, w dobrym momencie skopałem sprzęgło, ładnie pracowałem na gazie, troszkę za szybko ostatnią zonę przełożyłem, dlatego ją tylko musnąłem. No i ta dwójka taka, tej dwójki nie mogę rozgryźć, bo boję się po prostu, ale mimo wszystko cała reszta sprawiła, że był to drugi wynik w kwalifikacjach, także mega solidne punkty. W pocięciu zobaczycie, jak się przygotowuję do zawodów już, bo już dzisiaj są zawody, zobaczymy, jak po pierwszej parze mi pójdzie. Dawaj, jeszcze tu trzeba wygrać.
Ile mamy? 2 minuty. Ale jakaś głosia? Moi drodzy, widzieliście teraz przejazdy. Małe podsumowanie. Na początku jechałem Bajrana. Bajrana przez testowy, zobaczyć jak tor. Nie był to idealny lead, ale Bajrana mogłem tylko zainicjować i w ogóle nie driftować. Potem para z Detmerem. Sędziowie zdecydowali, że Patryk popełnił duży błąd, wypadając z trzeciej zony. Wymusił na mnie błąd, bo ja poleciałem za nim w ciemno i przez to wypadłem z trasy. Ale no taka była decyzja sędziów, ja nie miałem na nią wpływu. Top 4 z Polakiem. Atomowego leada pojechałem. Naprawdę jestem z niego bardzo dumny. Chyba był nawet lepszy niż ten wczorajszy w kwalifikacjach. W chase niestety popełniłem błąd, bo za mocno się wrzuciłem za nim w drugą zonę. Smokulca, no co ty? Dziecku się nie odmawia. No niestety na chase popełniłem błąd, wpadłem za duży kąt. Niestety wyspinowałem, więc kolejne ciekawe doświadczenie, ale sędziowie zadecydowali, że jest one more time, bo on w chase popełnił też błąd, więc były double zero. No i niestety na moim leadzie znowu jechałem atomowego leada, uważam bardzo ładny przejazd, ale w połowie patelni już zacząłem czuć, że coś jest nie tak z samochodem, zaczął się dziwnie zachowywać, zaczął się trząść. Miałem wrażenie, że to on we mnie uderzył i po prostu z tego wynikła jakaś sytuacja, ale nie było żadnego kontaktu, więc nie mogłem wziąć 10 minut na naprawę. Okazało się, że to jest pęknięta półoś, więc przegrałem z nim. Wystartowałem do chase'a, ale po prostu no nie szło jechać. No i przyjechaliśmy do padoku, ale że to już było top 4, nie zdążyliśmy po prostu zmienić tej półosi, więc nie stawiłem się na starcie, więc przegrałem to walkowerem z siwym, także gratulacje trzeciego miejsca, odpadamy w top 4, ale uważam, że i tak to jest zajebisty wynik, bo jest to moja pierwsza runda DMP, także i tak uważam, że auto się spisało, mimo tego, że ta półoś pękła. Tak wyglądały DMP. To teraz zobaczcie, jak poszło mi na Drift Open. Drift Open. Jesteśmy po treningach dokładnie za godzinę. Będziemy jechać kwalifikacje. Po kwalifikacjach zobaczymy, czy uda nam się przejść z pary, czy na parze coś się wydarzy. Będziemy musieli jechać kwalifikacje solo, bo w Drift Open jest tak, że jedzie się kwalifikacje w parach. Jak się w parę odpada, to jeszcze ma się swoje 2 przejazdy solo, tak jak w klasie Pro-Am, tak jak w innych ligach. Wtedy on jest oceniany i jesteśmy wtedy od 16 do 32, bo chyba 32 zawodników jest. Także trzymajcie kciuki, ja się już zaczynam ubierać, wsiadam do samochodu i lecimy. Jesteśmy po kwalifikacjach, moi drodzy. Jechaliśmy parę z Andrzejewskim. Dobry zawodnik, dobry samochód. Pierwszego jechałem Chase'a. Pojechałem, można powiedzieć, zachowawczo, ale bardzo płynnie. Przekładki w tempo na patelni. Przełożyłem się idealnie.
pojechałem blisko i coraz bliżej. Swojego lida poprawny, nie był perfekcyjny, trochę inicjacja tam troszeczkę i wolałem jechać bardziej zachowawczo. Zaczęło brakować mocy, skopałem, pojechałem, Andrzejewski się do mnie nie dosunął, a jechałem tutaj już od połowy naprawdę bardzo ładnego, poprawnego lida. Jestem z siebie zadowolony. Wysokie punkty, 82 punkty i zobaczymy, które to da nam miejsce do jutrzejszych zawodów, ale uważam, że będzie wysoko. Przeszliśmy pierwszą parę, bo mieliśmy bajrana. Wczoraj sucho, gorąco, paruwa. Dzisiaj deszcz, także mega ciężkie warunki, ale w takich warunkach się tu szkoliłem na tym torze. Witek, z którym jadę teraz parę, też jeździł w DTS-ie, też jeździł w mokrym. Także ten, kto pojedzie lepiej, po prostu wygra. Tak? Jesteśmy po zawodach, niestety odpadamy w top 8, nie wiem dlaczego, w sensie nie miałem za dobrego lida, wcale umówmy się, ten lid nie był jakiś wybitny, natomiast na chase'ie zawodnik, za którym jechałem, bardzo słabo się napędzał, w sensie ja miałem wrażenie, że on ma awarię w ogóle samochodu, bardzo wolno i za chwilę patrzę, że on już odjeżdżał, tak jakby wszedł mu bieg i patrzę, że on inicjuje, zainicjowałem za nim, ale bo to było za szybko, spadło mi koło z toru i spadła mi opona. Gdybym to zrobił pół metra dalej, zainicjowałbym, pojechałbym za zawodnikiem. Niestety zainicjowałem za szybko. Mój błąd. Zobaczymy, jak się generalka ułoży po tym i zostaje nam wtedy Koszalin i Słomczyn. Także jeszcze dwa tory, na których można dobrze pojeździć. Finalnie zawody uważam za bardzo udane, bardzo poprawne przejazdy. No tutaj w tym top 8 trochę po prostu zabrakło jeszcze, nie wiem, może chłodnej głowy, może doświadczenia, może nie wiem czego, będziemy to analizować razem z Łukaszem, a teraz skupiamy się na jego przejazdach, bo jestem jego spoterem. No i cóż, moi drodzy, kończy się ten wspaniały film. Mam nadzieję, że go z przyjemnością obejrzeliście. Sami widzicie, że poświęcam się temu sportu bardzo mocno. I oczywiście ja nie robię z siebie teraz ofiary, bo robię coś, co kocham. Robię coś, co zawsze chciałem robić. Robię coś, na co zbierałem pieniądze i chciałem to trenować. Więc dziękuję wam, moi drodzy widzowie, że chcecie to oglądać, że chcecie to śledzić, że przyjeżdżacie na te zawody, że kibicujecie, kupujecie te bilety i przychodzicie. Cała masa ludzi przyszła po zdjęcie na DMP, na Drift Open, więc naprawdę mega to szanuję, mega naprawdę to doceniam. Wbijajcie w opis tego filmu, widzimy się na Narodowym i cóż, zostawcie łapę w górę, napiszcie komentarz, co wy sądzicie o całym tym drifcie i o całej tej mojej przygodzie. O tym, co powiedziałem na początku, ja sobie chętnie poczytam. Także cóż, z tego miejsca nie pozostanie nic innego, jak powiedzieć, trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam ja, czyli Kickster. Cześć.